pan Karol Podyma, Fundacja Łąka. Wiemy o tragedii, która spotkała pszczelarzy z przyczyny dolnej. Jesteśmy na otwarciu Łąki. Jak to się w ogóle stało, że do takiego przedsięwzięcia doszło? Czy tak, my jako fundacja od jakiegoś roku zajmujemy się właśnie ochroną bioróżnorodności naszego kraju. W szczególności skupiamy się na dzikich gatunkach roślin. Naszym głównym kierunkiem działania, tak jak świadczy nasza nazwa, są łąki kwietne, które uważamy i które są najbardziej bogatymi gatunkowo zbiorowiskami roślinnymi w Polsce. Niestety zanikają ze względu na to, że zmienia się tutaj charakter upraw w naszym kraju. Dużo monokultur, przekształcania właśnie naturalnych zbiorowisk w pola uprawne. No i my jako fundacja chcemy ten proces po prostu zahamować i uświadomić ludzi, że jest to bardzo istotne, żeby tak bogate zbiorowiska roślinne mogły istnieć w naszym kraju. Prowadzimy takie działania, którymi wychodzimy do urzędników w miastach. Chcemy im tak jakby zaszczepić coś takiego, że warto jest w zieleni miejskiej również stosować zbiorowiska takie dzikie, żeby nie kosić trawników za często, żeby te naturalne i dzikie rośliny, które znajdują się tak naprawdę w naszym naturalnym środowisku, mogły zaistnieć, zakwitnąć i cieszyć oko, jak również wspierać faunę naszego kraju. A jakie rośliny zostały posadzone, posiane? Znaczy tutaj na Łące Kwietnej zostało wysianych około 40 gatunków różnych. Są to gatunki o bardzo szerokim jakby spektrum środowiskowym, ponieważ tak do końca nie wiedzieliśmy, co nas spotka na tej łące, więc zastosowaliśmy różne gatunki. Są to gatunki lubiące tereny suche, lubiące tereny bardziej wilgotne. Tutaj ta łąka, z tego co wiemy, jest takim miejscem, gdzie zazwyczaj jest dosyć wilgotno, więc liczymy na to, że będzie to taka właśnie łąka, na której będzie można spotkać gatunki lubiące takie tereny wilgotne i na wiosnę będą tutaj cieszyły barwami różnymi. Liczymy, że będzie tam jaskier ostry, firletka, więc to są piękne zbiorowiska, naprawdę cieszące oko i wspierające owady, zapylające. I to są rośliny wieloletnie? Tak, to są rośliny wieloletnie. Tutaj tylko trzeba będzie przeprowadzać odpowiednie koszenie raz lub dwa razy w roku. I dzięki temu można będzie też na tym obszarze jakby ograniczyć koszenia, co też się przyczyni do tego, że jest taki jakby ekonomiczny też aspekt tego. Ponieważ parki w Polsce często są koszone od 5 nawet do 11 razy albo nawet więcej, więc warto jest tutaj zwrócić uwagę na to, że nie trzeba tego robić, nie trzeba doprowadzać do tego, że na trawnikach nie można właśnie znaleźć żadnych gatunków kwitnących. No i takie łąki kwietne, no to jest jakby bioróżnorodność takiej w masie, bo nawet można spotkać ze 100 gatunków na metrze kwadratowym na takich bardzo bogatych zbiorowiskach łąkowych. A jak wygląda współpraca z Greenpeace? Współpraca z Greenpeace no, wygląda bardzo dobrze. Od jakichś pół roku właśnie współpracujemy. Zaczęło się od łąki kwietnej, jak również teraz przygotowaliśmy rośliny do nasadzeń tutaj w mieście, jak również w Przyczynie. Są to rośliny miododajne, robiliśmy to w ten sposób, żeby ten pożytek pszczeli, który tutaj chcemy założyć, był jak najbardziej taki długi, żeby zaczynał się już w marcu, a kończył dopiero w jakimś późnym latem. Więc gatunki takie, jak tu posadziliśmy, to są, tutaj jest klon pospolity, jest lipa drobnolistna, posadziliśmy również jarząb pospolity, mamy różę pomarszczoną, dużo też roślin owocowych, które przyczynią się do tego, że owady będą miały pożytek miododajny. Potem na jesieni będą mogły sobie korzystać z niego ptaki. No i również ludzie, zbierając sobie maliny lub jakieś porzeczki. Chcieliśmy, żeby to było takie atrakcyjne również ze względu na to, żeby ludzie mogli tutaj sobie jakieś korzyści też czerpać. No i zastanowić się nad tym, czy nie warto sobie właśnie posadzić w swoim najbliższym otoczeniu właśnie roślin, które mogłyby pomóc wszystkim tak naprawdę. Czekamy więc na te widoczne także efekty estetyczne. Tak, tak. Liczymy na to, że w przyszłym roku tutaj będzie bardzo pięknie na tej łące. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.